Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. A dzisiaj jest kwiecień. No i znajdziecie na moim pierwszym planie, można powiedzieć, mojej prawicy to, co było powiedziane w poprzednim odcinku, czyli mamy, proszę Państwa, wiadę na bydło. Można powiedzieć, że to jest wiada. Widzicie, tu są cielaczki zakupione, ogarnięto wszystko przeze mnie. 10,5 tysiąca za cielaki. Powiem tak szczerze, cena standardowa ringowa. 10,5 tysiąca, 30 sztuk. I do tego 35 tysięcy za to wszystko, co tutaj właśnie powstało, czyli wiata, bramka, piękna, elegancka. Można wejść, otworzyć elegancko. Otwieramy, zamykamy. Druga strona tak samo. Tam gdzie niegdzie widzicie troszeczkę błotka, porobione jest wszystko. No wiadomo, jak to bydło. Muszę tylko naścielić jeszcze, no ale to będziemy sobie ścielić już później. Jak wspomniałem, koszt 35 tysięcy. Myślę, że adekwatny do stanu. Posadzka wylana. Wiecie, jakiś komfort był. Później tylko sobie naścielimy i będzie elegancko. Co się jeszcze zmieniło? Bo jak pamiętacie, miałem taki trigger na belki, tutaj musiałem sobie zmienić, niestety, że nawet lepiej, ten taki trigger na belki, siolna słomy, na prandece. Fajny, a już to ogólnie tu ustawione, ale powiem szczerze, że tu mi się bardziej pasowało. Zadaszenie takie pozwolenie, dostałem takie pozwolenie na ten taki montaż takiej wiaty. Wydaje mi się, że elegancko. Wiecie, jak najmniej miejsca tracić, myślę, że tak jest dobrze wykorzystane. Wchodzimy sobie w cen bowary i patrzymy, 30 sztuk, patrzcie, 30 sztuk bydła. Zdaje mi się, że będzie wystarczająco. Pierwszy raz zobaczymy, jak te byczki będą wychodziły. Są to byczki limuzę. Nie wiem, ryzykowałem takimi byczkami, mam nadzieję, że będzie dobrze i elegancko. Jeszcze jakąś płytę muszę zaogarnąć, ale to spokojnie. Dzisiaj jakąś piątkę, 5 tysięcy jeszcze za płytę wydam i no, jeszcze płytę do obwodnika właśnie, żeby już było wszystko elegancko, dobra. Wiadam do 60, lecimy sobie dzisiaj po talerzować, o paliwa dość mało, ale może mi starczy. Miesiące i tak, lecimy. Tak wspomniałem, będziemy w tym sezonie. W tym miesiącu kwietniu jesteśmy. Prosił się więcej pan za mocno. W miesiącu kwietniu jesteśmy. Jak powiedziałem, właśnie na kwiecień. Z tego względu, że w tym miesiącu już wszystko robić jak najwięcej. Macu nie miałem co praktycznie robić. Po prostu nawozy porobiłem. Porobiłem sobie opyski, już dokończę poza odcinkiem. I mogę sobie teraz na spokojnie ruszać z robotą. O, troszkę zlagowało. Mam nadzieję, że aż tak mocno nie odczuliście tego. Ale użyjemy, bo tutaj będzie, proszę Państwa, owiec. O, jak się nie mylę, owiec chyba jeszcze jest możliwy, bo w kwietniu oczywiście owiec powinien być możliwy do zasiewu. Tak, ostatni kwiecień, więc elegancko. W kwietniu będziemy sobie siać owiec. Termin miałem taki przyzwoity, muszę wysiewu owca. A tak jestem zadowolony. Żyto w cudzysłowie nakarmione. Na kiszonkę, więc w maju będziemy sobie kupić żyto na kiszonkę, ale w tym momencie mam troszeczkę tej roboty pełno. Ale to w tym miesiącu się jeszcze teraz coś pojawi, można powiedzieć. Bo mam zaklepaną maszynę. A dokładnie mam maszynę za maszynę. Z lopatą. Właśnie na moje gospodarstwo, co w następnym odcinku będziecie widzieć. Oj, i powiem szczerze, że to jest maszyna, która na pewno usprawni mi fest robotę. No i myślę, że będzie fajnie wyglądała na moim gospodarstwie. Chciałem niestety fest polski sobie przewozić tutaj ze słomy, z tego względu, żebym po prostu miał komfort, bo tam robić. Maski zajeżdżali z tyłu, żeby wiecie, no lepiej to wyglądało. Jak stawiali właśnie tą wiatę. No myślę, że jest to dość dobra cena na taką wiatę. 35 tysięcy.
Za 30 sztuk. Znaczy wiecie. Na razie 30 sztuk, 35 sztuk, 30 sztuk takich mniejszych. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z dużymi. Czekajcie, wiecie co? Ja sobie wezmę na odcinku. Kupię sobie paliwo, bo nie będę kombinował na tą cenę, jaka już jest w farmingu. Będę teraz pomnożyć razy 6. Co najmniej. Czyli 700 jeszcze musiałem złotych odjąć. 800 zł. No bo odejmijmy jeszcze 800 zł za paliwo. Git. Prawie nie było. Mniej więcej realność, że było. Cyk, tankowanie będzie już elegancko, czy nie będzie? No nie wkurzajcie mnie, że te beczki też nie będą działać teraz. No wkurzę twarz. Ja to wciskam, kuźwa. A czemu mnie chce tankować? Kurwa, te młody jebany. Zobaczcie, jak człowiek chce, mimo że... A nie, pardon. Ja manualne. Tankowanie. To zapomniałem. I powiem tak szczerze, fajnie. 10-6 i 2000 na koncie. Myślę, że jest to dość... Dla mnie satysfakcjonująca cena. Czekajcie, po co ja znowu gram na... A tym, czemu nie powinienem, czyli powinienem grać sobie na kierownicy. A gram na... rebeturze z przyzwyczajenia. Bo wiecie, jak sobie ogarniam, to po prostu gram sobie na klawiaturze. A tak, jest wszystko elegancko. Teraz mogę sobie... Kurwa, może bym opuścił. Wiecie, chcę trochę podarżować tutaj te pole. No może żeby to nie było, że będę sobie... ogarniał to później na... orkiet tutaj... bezpośrednio takimi rzeczami, które były nieruszone, z takimi chwastami. Więc próbowałem sobie talerzować. Mogłem to robić w marcu, ale my teraz chcę trochę więcej robić w kwietniu, bo ty tak jakieś, nie wiem, siewy soi, czyli lubinu, które są już przeze mnie, będą ogarniane. Bo wiadomo, troszeczkę będzie dopłaty. I do tego będę miał siew. Powiedzenia, to mają. No tak, wiecie, już nie tak dużo roboty. A i ten owiec, no to tylko tyle. Jeszcze oreszka będzie, ale zobaczycie, jaka fajna będzie oreszka w tym sezonie. O ile będzie to wszystko elegancko zgrane z czasem. Cyk. To co można teraz sobotą dganiać. Tak, no. Troszkę tak nie powiem talerzować, ale już ciul. To jest, wiecie. Gra to też nie ma co się aż tak zbytnio patrzeć na realność, tak? Tylko ogarnięte bydło mniej więcej rzeczy ma. Nawet zadowalający jestem. Zadowolony jestem z tego wszystkiego. Główki naprawdę między 15 i... Teraz 15-800 bodajże za mleko dostałem, więc szczerze, dość dobre pieniądze. Do tego jeszcze to mam jednego bika, o ile się nie mylę, po Boże, więc jak tam będzie. Się przestawiałem i przerzucałem sobie tutaj do naszych, od naszych do właśnie tego zadaszenia. To już sobie elegancko postawiłem. Bo to wiecie, już odchowałem bieg, żeby ten pocielak też nie uszkodził. Dałem, zaryzykowałem 30 sztuk na pierwszy strzał. Czy słusznie? Może zbyt pochopnie, to mogę powiedzieć. Ale jednak myślę, że dość dobry kwit powinniśmy wtedy zarobić. W miesiącu. A jeśli się to sprawdzi, to prawdopodobnie jeszcze jedną postawię, taką kategorię, jedno zadaszenie. Też na 30 sztuk. I szczerze, żebym raz w roku sprzedawał taką partię bików. A z roku to powiem szczerze, że będzie wystarczająco moim zdaniem. Wiadomo, jeszcze muszę zainwestować, no dość 35 tysięcy.
znaczy zainwestować. Taki jest plan, żeby jedna z łapów więcej bydła było sprzedawane. I myślę, że to będzie najlepiej wyglądało, tak? Po prostu, wiadomo. Być realnym, moim zdaniem, co kwartał to jest najlepsza opcja właśnie sprzedażowa. To czy 4 razy w roku sprzedać sobie, nie wiem, po te 7 sztuk bydła, to jest też fajnie optymalnie, no, ale to jest farming, to jest taka moja seria, która jest dość inaczej prowadzona i myślę, że mówię, jeśli wszystko będzie dobrze, to jeszcze będę chciał na przyszły rok, na kwiecień także zakupić, czy zakupić, postawić taką samą zadaszenie. Jakby to nazwał się hale, czy zadaszenie, to już wiecie, kwestia nazewnictwa. I będę chciał właśnie drugą partię taką zrobić, żeby raz w roku mieć po 30 sztuk bydła sprzedaży. No bo tak wtedy najlepiej, moim zdaniem, wypadałoby robić. Raz w roku, no bo trochę to będzie troszeczkę jest to inaczej, wiadomo, robione. Tutaj będzie troszeczkę też inaczej, ale myślę, że na przyszły rok dostawię taki właśnie jeszcze jeden, takie jedno zadaszenie i będzie elegancko. W tym sezonie jeszcze coś fajnego wpadnie. I to bardzo podobnie już nawet na następny odcinek, więc no dwa odcinki takie fajne. W moim odczuciu będą nowymi nabytkami, nowymi wydatkami właśnie związane. Ja się cieszę, ja się bardzo cieszę z tego powodu. Chociaż tak jeszcze w tym sezonie to nie będzie jedyny nowy nabytek, będzie można powiedzieć. Czy nowe nabytki, no bo tych nabytków w tym sezonie planuję dość sporo. Ale jak to będzie pytanie, no zobaczymy. Szefu właśnie tego pracuje już prosił mnie, postawił właśnie oborę na bydło mleczne i już pracuje, jak można powiedzieć, dojazd na jego gospodarstwie. Tylko tam jest tak fajnie o tyle, że znaczy inaczej, oborowym jestem, że przyjeżdżam. Jadę sobie o godzinie 9 rano, oganiam sobie wszystko, później oganiam, przyjeżdżam, ewentualnie zostaję, bo to zależy jak tam mi pasuje, czasowo jestem. I później jeszcze jadę gdzieś na policję 12, 13 godziny. No i teraz jeszcze będę chodzić na godzinę 18 na odojenie, więc muszę jeszcze u siebie wyjść krowy, więc pojadę sobie na 18, tam tylko bawić tam jakąś godzinkę, ogarnąć sobie tą podgraną, się wszystko bydło. Chociaż też będę chciał pewnie pogadać z nim, żeby może w to miejsce puścił mi powiedzmy te 2000 nawet na dopłaty. Natomiast 8 dawał mi 6, ale żebym bał się czego to na jakiegoś chłopaka. Moje miejsce tam rzucił, w sensie podganiania paszy, ogarnięcia tam, nie wiem, poideł, wadzenia wszystkiego. Ja tylko, żebym jechał temę, wydawał, pychał obornik i wszystko w tym temacie, bo tam jest automatyzowany szobora. Więc w polach już raczej no, u prezesa, jak powiedzieć szefa, nie będę robił, no chyba była jakaś fajna, raczej fajna, nie będzie miał kogo wziąć do roboty, no to raczej mogę jechać. Ale to wiadomo, jeśli miał czas u siebie zrobić. Mówię, dopóki ja się nie rozwinę jakoś tam mniej więcej, to też mimo wszystko, no tylko tych bydlaków, ale wiadomo, tych czelaka też teraz roboty jakoś zbyt dużej nie będzie. I ogólnie dużo nie ma, no bo tutaj są czelaki na luzie, co już jest plus do dopłat. Czelaki na luzie. Do tego nie jest miedziówka ani nic. Na świeżym powietrzu te dopłaty też powinny być adekwatne, a jeszcze tych dopłat ogólnie też nie dostałem. Ale nie sobie dostałem, dostanę 11 tysięcy złotych dopłat. Jest to dość sporo. Na teraz jest
Właśnie. I myślę, że to będzie no fajna kwota, tak? Która mnie dość mocno wzmocni. Więc nowy nabytek będzie w następnym odcinku. No będzie gdzieś, będzie ciekawy, bo mogę powiedzieć, że to będzie związane z oplonem, który musiałem właśnie nam wieża, wie, która była wymagana inaczej, która była rana. Ja właściwie poprosił, żebym właśnie zasiał sobie tą oplon. O kurwa, to pojechał. Bo one się większe dopatry mieć, więc no te dopatry dostał większe. Ale jaki tam, można powiedzieć, większy bardzo biłem, ale nie ma tego złego. Pod tym względem. Te dopłaty będzie miał wyższe, no dlatego ja też po części teraz ten lubię, nie? Myślę, że też na lipiec, może marzec będzie jakiś tam też nowy nabytek. Może marzec, jak kuźwa. Jak to powiedzieć? Na maja. Bo ten to ponieważ będzie związany z kredytem już. Ten nowy nabytek. Bo jego na pewno nie kupiłem by gotówką mu wesją. Można powiedzieć. Trzeba nie kupić by wziąć kredyt, ale myślę, że przy moich dochodach teraz i wszystkim możliwym, no to jest to w miarę możliwe, żeby to spłacić w miarę szybko. Ale zobaczycie. Więc takie dwa nabytki w tym sezonie będą. Dwa moje maszyny odejdą, dwa nowe maszyny przyjdą. A trzy. Ciekawie będzie. Moim zdaniem. Więc musicie siedzieć i śledzić i oglądać odcinki, wtedy będziecie wiedzieli o co. Jest tyle, można powiedzieć, zawirowań. Ale mówię, to będzie fajny nabytek. Ale my, następny odcinek już to będzie wam pokazane, żeby nie było, wiecie, tylko na jednym odcinku, bo też by było troszkę problemy z miniaturką i problemy z ogólnym no, stawem, na którym ogarnąć, tak? Więc nie jest tak źle. Pieniędzy powinno mi starczyć. Powiem tyle, pieniędzy powinno mi starczyć. Miałem taką nadzieję. Może tam 10 tysięcy zbaknie, to tam już coś wymyślę sobie w międzyczasie. Żeby to było zakupione. O. Tak to powiem. Cyk. No i dobra, lecimy. Znaczy to jeszcze jedno kółko pewnie zrobimy, będziemy kończyć. Mówię, bo się służyłem jak sobotę. Dla mnie czego sobie już powiem szczerze, że jestem trochę zmęczony. A jeszcze jeden odcinek muszę nagrać z The Walking Dead. Żeby to po prostu też powoli kończyć tą grekę. Tak powiecie. Więc... co dojeżdżamy tutaj do końca i będziemy sobie tutaj noski mieć jeszcze później. Więc poczekujcie nowego nabytku na następnym odcinku, bo to bardzo będzie dla mnie nowatorski sprzęt. To mi się spodobał. I to myślę, że to będzie jak najbardziej na plus. Dobra, jeszcze zrobimy jedną kółeczko. Też jakoś to szybciej poszło. Tak by mi było to ogarnić, a później. 22, no jest 25, 22, jeszcze to czy nie jest późno. A na której wstaję o 4 godziny troszeczkę już. Tego zwykle nie czuję. Naprawdę. Tak. 60. No ale to ma 2000 zrobić, to należy kończyć. Ta pedatała sobie też podaje, że po
po rysku w talerzu podchowana, czy jest karatowa. Powiem szczerze, ani sobie nie udowodniła, ale tutaj część na tym bazie nie ma co robić z tym talerzówką. Tutaj by się przydało wagi założyć, ale wiadomo, nie chcę się teraz do niej wysłowywać talerzówkę. Tym, jak ja tam talerzuję te pola, to tak jest wystarczająca, moim zdaniem, talerzowa. Wiadomo, może się przyda te 2-3 sezony się będzie zmieniać na większą, szerszą. No myślę, 60, tak 2-4 metra powinna mi poradzić. Chociaż teraz nie wiem, czy ani 2-4 metra teraz patrzę. No i wycieralnym tak głosem 2-5 umie radzić 2-7. Bardzo moje. Na koniec głębokość, tam jakieś 6 może centymetrów. No ale jest w tej głębokiej oprawie, no to talerzówką, no to sobie nam sobie fantaka zrobię teraz fantakiem na głęboko. A mówię, taka talerzówka, taka, żeby się nawet 2,7 powinna by uciągnąć za 60 bez żadnych problemów. Ta ziemia nie jest aż tak mocno ciężka, żeby nie dała sobie rady. Dobra, nie przedłużam odcinka, ale w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie jeszcze nie wam się spodobało, wstecie, pierwszy komentarz. I dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.